19 lutego wspominamy w kościele błogosławionego Józefa Zapłatę. Józef urodził się 5 marca 1904 roku w Jerce koło Kościana. Po kilku latach rodzina przeniosła się do Turwi. Jego ojciec pracował w tamtejszym dworze. Józef ukończył tam szkołę podstawową. Po odbyciu służby wojskowej 14 kwietnia 1927 roku wstąpił do zgromadzenia braci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyjął go sam założyciel, brat Stanisław Kubiak. Śluby wieczyste złożył 10 marca 1938 roku. Jako zakonnik wiernie i gorliwie realizował swoje powołanie. Był pobożny, cierpliwy, wymagający od siebie i innych. Służył swoimi zdolnościami. Był bardzo sumienny w pracy. Wielkim autorytetem dla niego był sługa Boży, ksiądz kardynał August Klont, prymas Polski. Pracował w kurii arcybiskupiej i w kancelarii prymasa Polski Augusta Chlonda w Poznaniu. Potem we Lwowie, w kościele świętej Elżbiety, był zakrystianinem i przełożonym domu zakonnego. Krótko był mistrzem nowicjatu Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Wybuch II wojny światowej zastał go w Poznaniu. Przed wyjazdem z Poznania ksiądz kardynał August Chlond, prymas Polski, powierzył mu klucze i opiekę nad rezydencją arcybiskupią. Brat Józef aresztowany został już 3 września 1939 roku. Po tułaczce po kilku obozach 8 grudnia 1940 roku osadzono go w obozie w Dachau. Otrzymał numer obozowy 22099. W tym obozie ciężko pracując, w głodzie, ciągle poniżany, przeżył ponad 4 lata. Współwięźniowie zapamiętali, że był pogodny, zrównoważony, a jego pokój udzielał się innym. Zgadzał się z wolą Bożą, nie rozpaczał, nie przeklinał. Był pobożny, ugruntowany w wierze. Na ile tylko potrafił, z wielką dobrocią, pomagał innym. Zastępował w pracy starszych i słabszych kapłanów. Na apel dowództwa obozu zgłosił się do pielęgnowania chorych na tyfus. Było to równoznaczne ze śmiercią. Odradzano mu to. Poszedł, bo ofiarował swoje życie w intencji szczęśliwego powrotu do ojczyzny po wojnie księdza kardynała Augusta Chlonda. W czasie pobytu w obozie często się modlił słowami: Boże, zabierz mnie z tego świata, mnie, Twojego pokornego sługę, a dozwól, aby ksiądz prymas powrócił do Polski. Gdy ogłoszono potrzebę pielęgnowania współwięźniów w barakach tyfusowych, odczytał to jako znak woli Bożej. Cicho i delikatnie oddał swoje życie za ówczesnego prymasa Polski. Zwierzył się tylko kapłanowi przyjacielowi, który przekazał to świadectwo dla nas. Tak bardzo kochał Kościół. Świadectwo o heroicznym bracie Józefie ksiądz kardynał Chlond słuchał w Gnieźnie po uroczystościach odpustowych ku czci świętego Wojciecha w roku 1946 ze łzami w oczach. Brat Józef Zapłata zmarł w opinii świętości 19 lutego 1945 roku w Dachau w wieku 41 lat. Zaraził się tyfusem od pielęgnowanych współwięźniów. Jego ciało zostało spalone w krematorium obozowym w Dachau. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego brata Józefa duchem ofiary i doskonałej wierności powołaniu zakonnemu aż do męczeńskiej śmierci. Wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu otrzymał upragnione łaski przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.